Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, w którym to na tart przesłuchamy sobie Sokołowa. I hope Sokolov will cooperate. I'd hope to have him paint my portrait again one day. Just me this time. Może kiedyś? Trud zauważyłem przy okazji z góry. Royal Physician. I believe you and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. Bah! I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man in the Empire. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress, and the former spymaster, or the Lord Regent, as he calls himself, is a ruthless tyrant bent on destroying this city, the heart of the Empire. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. But whatever you intend to do here, I assure you, I am beyond petty scare tactics. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry plague, I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you beg to talk? Rats? Is that the company you keep now, Ed? The company you keep that interests us. We know you painted the portrait of the Lord Regent's mistress. The very aristocrat who is funding the military with her fortune. She is the key to the Lord Regent's control over the city, and we must have her. Sorry, Admiral. I cannot help you. Tak twierdzisz, Sokoło? Mogę się założyć, że za chwilę zmienisz śpiewkę. Wystarczy tylko kilka szczurów, aby się o tym przekonać. You're part of this rabble, but I know you have your reasons. Yes, he does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. Sorry, Sokolov. No. Not right. Stop! Stop! I will tell you what you need to know! I'm obliged to say that Dunwall's greatest intellectual asset. I can only tell you so much. I was not permitted to see her face or hear her full name. She called herself Lady Boyle. You see, I painted her from behind. I assure you, she still makes a striking portrait. But I do not know which Boyle she is. I was to be introduced to her at a masked ball in her honor this very night. But I will miss that party, it seems. A masked ball at the Boyle estate. Tonight, the timing is perfect, Corvo. But the Boyles are wealthy and ruthless, so security will be very tight. Of course. You already have a mask, don't you, Corvo? Yes. You will be able to mingle with them once you're on the grounds. You'll have to find out which of the Boyle women is connected to the Lord Regent, and take her out whatever way you can devise. We're very close now. Corvo, if you do this tonight, we'll be able to strike at the Lord Regent himself and put Emily on the throne. May the wind favor you. Dobra, ale Sokolow, co ty masz tam za tą... za książkę? Mogę poczytać? Piętna klucz. A, wezwanie sfer. Dobra. Ale jak mówiłem, no, szybko zmienił śpiewkę, jak szczury doszły do głosu. Tutaj. Kupi tresura wilczarza. To też było. Dokładnie. I hear you're off to the Boyle's little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? You'll know him. A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. O, proszę. Czyżbyśmy mieli zamiast ciebie coś odwalić na tym przyjęciu? I knew Sokolov would see reason and tell us what we need to know. He never actually liked the Lord Regent. I'll be sorry to miss the whole affair. But you know how it is. Top secret missions and all that.
Ciekawe, co przyjdzie mi ogarnąć na tej imprezie. Of course. Did you ever see pirates? Did you sink any? Of course, dozens. Oh yes. But that's not for young girls to hear about. But I will be Empress, won't I? And then I'll have to sink lots of enemy ships myself. And that's what empresses do mostly, isn't it? Of course. I knew it! I read that some pirate ships have witches aboard that can cause storms and make whales do what they want. Is that true? Yes. Mostly. Maybe we should be quiet now. Very well. Co, PTSD? The Boyle costume ball, huh? Well, that'll be fun, but not for everybody. You ready? Od poprzedniego dnia. Ostatni bal Lady Boyle. Dowiedziałeś się, że największym wsparciem Lorda Regenta jest Lady Boyle. Jednak aż 3 kobiety w rodzinie Boyle'ów nazywane są Lady Boyle. Żona świętej pamięci Lorda Boyle'a i jej siostry. Sokołow malował Lady Boyle od tyłu w niezwykłych okolicznościach i nie wie, która z nich jest sojuszniczką Lorda Regenta. Wysłano cię do rezydencji Boyle'ów na przyjęcie kostiumowe, by ustalić, którą z nich musisz wyeliminować. Lord Regent's pulling out all the stops for the Boyle family. I didn't think there'd be tall boys patrolling here tonight. Watch yourself, Corvo. They don't fool around. The good news is, once you get to the party, that mask of yours will let you blend right in. Enjoy your evening out with the folk of quality. Better you than me. Okay, wiem, że zaczynasz, by takiego typa załatwić tylko mieczem. Szczerze? Jestem trochę chętny, aby to zrobić i wczytać save'a od razu. This area is restricted to invited guests only by request of the local landowners. Unauthorized intruders will be expelled or apprehended on site. Nie bardzo wiem, jak to kurde zrobić tylko mieczem. Że jako dziabę za nic mu kurde nie zrobię. Raz się skubańca wyhaczył mnie. Attention citizen, please clear the streets. This area is restricted to invited guests only by request of the local landowner. Jedna z Boyle jest winna, należy odkryć jej tożsamość. Wtop się w tłum na maskaradzie, aby odkryć cel. No dobra. Tylko żeby wtopić się w tłum na maskaradzie, nawet muszę się na nią dostać, czyż nie? This place gives me the creeps. Didn't old Granny Rags used to live right here? Who? That crazy old lady? They say she used to be a noblewoman until her whole family died off. They say she sold them to the outsider. How about this? You do your damn job, and I'll watch out for scary old ladies. Lepiej zdecyduj się, w którą stronę chcesz iść. What in the... Help me! Do mnie strzela? Fuck, fuck, fuck. Nie, to ten gościu strzela do tych szczurów. Tego dobrego akurat. Zostawmy ich tutaj. No i pozbierajmy sobie parę fantów.
jeszcze mamy Legion of Blood. Nic tu nie mogę zdziałać, widzę. Ogólnie też tu jest dość pusto, czyli no nie w tę stronę muszę się udać. Ale mogę ich zabrać do tego śmietnika. Dobra, gdzie ten gościu wyparował? Ej, to jest naprawdę dziwne, że ci typy, co te typy potrafią po prostu nagle wyparować w środku, kurde, akcji. Mapkę. Amunicja i eliksir. Jednego i drugiego nie zabiorę. Meta. Świetniku chyba, co nie? Jap. Bierzemy w takim razie. Dobra, na razie czysto. Może no, nie tak do końca czysto. Że nie ma co cofać. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Wkroczyłeś na ten neutralny, spróbuj wtopić się w tłum. Przeliczy to się na obszarze neutralnym. Okej. Okay. Czyli rozumiem, warto jednak nie mieć wyciągniętego miecza. Okej. Okay. Have you ever been inside? Never. Oh, there went my invitation. Maddie, don't chase after that. You don't know what's in those buildings. No place is safe anymore. I don't understand what's happened to this city. Okej. Okay. Ale my nie mamy jednego zaproszenia? Zgadnęliśmy jakieś chyba w drugiej misji. Drugiej albo trzeciej misji fabularnej. Brilliant. It's going to be inexpressibly tiresome. If you're not going to have fun, maybe you should go home. A on się tutaj, bo tu raczej nie powinien widzieć miecza. Chcę spalić ten wzrok. As much as you take in being easy. Shall we go in? Emma insisted we need her out by the gate. Jeden ziomek coś mam przy sobie. To get plague and die waiting out here. I'm sure she'd like that. Why don't you wait here as any gentleman would? And we'll go inside and make nasty remarks about Emma's style. Mi się podobuje. Well, we know I'm no gentleman. So musiałem czasem do czasu ten wzrok sobie odpalić, no ale niestety problem jest taki, że ciężko będzie za każdym razem tego użyć. When have the Boyles ever given anything away? Maybe she hopes she'll win the game. Life is so boring. I'll drink to that. Invitation, please. Any of it. Damn, I want some wine. Right this way, sir. I can't say they didn't have it coming, the filth. Ah, Mr. Bunting. You just had someone here pretending to be you. Welcome. Movies. You there, stop that! Okej, tamta mnie przyuważyła. Czyli tutaj chyba dość często będę musiał bazować na tym. Na zakrzywieniu czasu. Wchodzimy. Chcemy
Czekamy. I od razu pozbywamy się tego typa. Dobra. Znakomity tall boy. Dobra, to jest być może coś nowego. Jednak nie. Pasy to poleż. AR możemy wyłączyć. Kolczasta skorupa granatu. Rzep granat. Okej. Dobra, poza tranem nic tu nie widzę. Problemem tego jest to, że niestety, ale nie da się tego wyłączyć inaczej niż właśnie tym. Inaczej niż... Kurde, inaczej niż przez... niż przez wykorzystanie... tego klucza. I na serio, jak na złość, a to niczego, co mogę rozbić. Serio? Serio, gościu, zero tej. W ogóle się nie zainteresował. Another party game. Huh? It was fun for a season, but now... What is it tonight? Guess which is which. Their hair and makeup are identical. Damn it! Alarm! Someone help me! Oh no, please! Okay. Dobra, to było trochę nie na miejscu. To pytanie, jak kurde się pozbyć tego gościa? Znaczy, dobra, w teorii to oczywiście wiem jak. Stop at once. A figę widziałaś, cicho się. Dobra, ale zarobałem od tego, cyk. To otworzę. Nie, podoba mi się być. Tu, proszę bardzo. Zgarniamy typa. Zostawmy. Chociaż może lepiej dajmy go tak, żeby go nie było widać przez to okienko. Zabieramy to, zabieramy ten plan. To też. No tu też nie podaje ci, no co za gość. Jakim ty tu jeszcze pracujesz? Szybko, 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 szybko. Idź. No! Zajebiście, dzięki ci, gro. Dobra, to w takim razie załatwimy to w inny sposób. Mianowicie... tu zatrzymujemy czas. Tego typa zgarniamy. Zabieraj. Otwieraj. Zamykaj. Jest! Nikt nie widział. Świetnie. Dobra. I dobra, tego mogę w sumie uśpić strzałką, nie? Się ustawię, żeby nie zmarnować. No i pięknie. Proszę bardzo. Będzie tutaj zostać. Teraz zabieram kolejne rzeczy. Dobra, ci się tam trochę interesują. Łyknę sobie na to remedium, by użyć jednak tego zakrzywienia. By im zajumać parę rzeczy. Teraz. Another party game. Come out now.
or I'll call the city watch. Cześć. Co się dzieje? Dobra. Jesteśmy w rezydencji. Robię save'a na tym. Dobra. Robię aferę. No idea, co się z nim stało, no ale nie będę w to do tego drążył. Muszę, żeby tego użyć. Tutaj coś mamy. Oczywiście w środku dopiero. Wiadomo, jak wejdę tam do środka, no to niestety, ale rozlegnie się alarm, a wolałbym tego uniknąć. Hello. The Boyles hope you have a wonderful time tonight. Dzięki, stary. No dobra, zostajmy jeszcze na tym podwórzu. Wiadomo, wewnątrz to jest totalnie coś kompletnie innego, a jeszcze bym sobie chciał tutaj przejść. Więc dobra. A tu jest Lord Shaw w ogóle, dobra, czekaj. Welcome to the Boyle Estate. No, welcome, welcome. No proszę, i o co tu chodzi? To ma być wilk? To wygląda jak kurwa pierdolnięta łasica. Pendleton? What's he got to say to me? Pendleton is a gutless lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. To znaczy? It's damn cold tonight. Hurry up, and let's see what you're made of. Be it noted that Lord Pendleton's representative has a pistol. You may proceed. Oh! A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger, Lord Trevor Pendleton, and Lord Shaw, the challenged party. You will each turn and proceed to the marked positions and remain facing away from each other as I count down from three. You may then turn and fire. Get on with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, oh. We shall proceed. Ciekawe. Dobra, spójrz bez zakrzywienia czasu. Stop. Stand right there. Three. Challenger, get back to your mark. A dobra, kurde, myślałem, że jeszcze stoję. No. Return to your correct place or forfeit. No. Three. Two. One. Oh! Skubaniutki. And that's another patron dead. What do we do now? It's lucky we're in demand. I hear the Estermonts pay top coin. No use trying them tonight. Let's see if we can find a little brandy. Let the Boyles clean up the mess. Co pociski? Halo. Pociski tu widziałem, że są do wzięcia. No i nie. Ale z jego pistolet sobie wyciągnąłem ten jeden. Ale jak mi strzelił w plecy skubany. O ile się założycie, że on akurat nie ten. O, łańcuch tu mamy. Nie mogę tędy przejść oczywiście. Ale jest to, że on cały czas stał do mnie obrócony przodem. The party's indoors this time. No stary, zauważyłem. Dobra, remedium. Zakrzywienie czasu. No i wchodzimy. Dobra. Yes, of course.
Zobaczmy, co się tu znajduje. O kurde, ej, tu jest tyle run? Ja cię sunę. Do kwater wartowników. W teorii nie potrzebuję. O właśnie. Jest łańcuch, na który mogę wejść. Ale mogę też migać tutaj do woli, nie? Migni tu. Zabierz remedium. Łańcuch. Na górę. No i zobaczmy, co tu się kryje. Aha, nic. Łańcuch to jest po prostu zejście na dół od zewnątrz. Dobra, no to jest trochę niepocieszające, jeśli mam być szczery. Od której strony mogą wejść tak w ogóle? Gdzieś tu. Okej, rzeczy tu jest. Zanim wejdziemy, to wszystko to oszabrujemy. Głównie chodzi mi o runy i kościane amulety, oczywiście. Przepraszam, mamy jeden. Jeden z dwóch. Kurde, nie zauważyłem, co zebrałem stąd. O, chyba to. Kaprys losu 2, bo to było przecież na pierwszym poziomie. Czasami mikstura daje ci pełną manę. Dobra. To już jest coś, co mógłbym na pewno z chęcią wykorzystać. Tylko zamiast czego by to wziąć? Duchowa woda? Nie. To zostaje ze mną. Mana też zostaje. Regenerujesz manę szybciej, też zostaje. Dobra, mocne płuca mogę wymienić, bo tego aż tak nie potrzebuję. Mocny duch to było... Miksury dają więcej many. To jest też dobre tak naprawdę. Dobra, zobaczmy. Co mogłem jeszcze stąd wyrzucić? Białe szczury, efekty mocy. Dobra, białych szczur... Albo dobra, efekty mocy są nieco wzmocnione. Czy nie, bo to może też wpływać na ten... Na mignięcie, więc to bym sobie zostawił. Ale białych szczurów raczej tu nie spotkam, więc to mogę na razie wyrzucić. Plus też miałem to i tak zrobić. I dobra, i tu damy mocnego ducha, żeby mikstury więcej mamy przywracały. Na przetworzone trany zabieramy też stąd. To jest Dishonored, a ty stąd wychodzisz. I zobaczmy, czy się uda. No nie tym razem. Tym razem się nie udało, ale prędzej czy później wskoczy nam to. Jeszcze z drugiej strony, ale tutaj w mieszkanku chyba już spokój. Znaczy spokój, już chyba wszystko ogarnięte. Zobaczmy, runa amulet gdzieś tam, kolejna runa z tej strony. Ale mogę to otworzyć? Oczywiście, że nie, za łatwo by było. Tutaj też nie mam przejścia, więc wracamy tak jak przyszedłem. No proszę, jakiś płaczek tu jest. Po drugiej stronie kompletnie, czyli nie muszę się w ogóle przejmować. Wejdź tu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tam i runa i amulet. Jak ja mogłem to ominąć, kurde? Znaczy, może inaczej, nie jak ja mogłem to ominąć, tylko jakim cholernym... Cholernym prawem nie sprawdziłem tego. Sprawdziłem z sercem, czy jest tutaj coś do zebrania na samym początku w ogóle. Okej.
amulet tu. O i proszę, kolejna kapliczka się szykuje, czyli pogadanka z odbieńcem zarazem. Hop. I mamy, o, nie tylko runę, ale też ziółko leśnicze. Okej. To było niebezpieczne. Ale... w ostatniej chwili się zorientowałem. O, pamiętnik babuni Łach. Nie mogę mu ufać, nie można kochać tego, komu się nie ufa. Taką pieśń śpiewają ptaszęta, gdy pogoda robi się chłodna i wypędza je z miłych domów, jakie zbudowały. Miłe, splugawione domy, splugawione i zniszczone, teraz bezużyteczne. Potem ptaszęta nie widzą pogody, która je zdradziła. Odlatują, by poszukać nowych domów, które nie są tak zimne i paskudne, paskudne, paskudne. Ja też odchodzę. Moja waliza jest spakowana tak paskudnie wszędzie, gdzie spojrzę, nie zniosę tego dłużej. Okej, czyli z tego wynika, że babunia Łach w ogóle opuściła miasto. Więcej płaczków, to trochę niebezpieczne. Szczurzy zapach. Szczury atakują cię tylko wtedy, gdy zbliżysz się bardziej. Nie trzeba mi jakiegoś mega. Medium wezmę. Mam. Musi być obrócona w taki sposób. Riri, paręnaście razy. Chciałeś, abym zdecydowała. Prosiłeś mnie, abym to zrobił, zrobiła. Jest dziura w całym świecie. Okej, nie wiem, jak to rozumieć. Poczekałbym może aż to zejdzie, bo chyba to, bo chyba trzy takie piorunki oznaczają, czy tam sześć, taki potrójny poziom ogaru oznacza, że jest świadoma mojej obecności tutaj. O! Pięknie. Zabij skrycie 10 niespodziewających się wrogów. Dobra. To są pióra, ale to chyba z drugiej strony. Okej, to widzę, dało się jakoś jeszcze dołem przejść. A nie, jednak nie, jednak się nie dało. Lodziwy autosave mi za coś wleciał, nie mam prawego pojęcia za co, ale... Odejdź. On nie żyje. On dłużej tu nie żyje. Okej. A, tu jest dachu. Dobra. Ja tam bardziej od okna wszedłem. Dobra, no. W tym mieszkaniu to wszystko. W tym obok widzę jeszcze coś jest. A propos tego obok, tam jest kolejna runa. Okej, czyli mamy dwie runy jeszcze do zgarnięcia. No a potem... O, tu remedium jeszcze jest. Tyle. 9. Dobra, możemy jedno zużyć. Czyli tak, jeszcze dwie runy, a potem na przyjęcie. Wróć, jeszcze jedno. Going to a party, Corvo? Is that what you dreamed of? All those months in Coldridge prison while waiting for the executioner? Wealth, beautiful women in the latest fashions, laughing and drinking Tivian wine. And what of the host, Lady Boyle? I can see all her tomorrows, and I know that either she dies tonight at your hand, or she'll live out her days, month after month, year after year, far away. Even as her fine clothes wear into tatters and her silken hair gets dull and gray. Half the city can see the lights from the party and they dream of the delights inside. Will you tear it all to pieces? Either way, it's Lady Boyle's last party. O kurde, ciekawe. No, bardzo. Czyli rozumiem to, że będzie żyła dalej, to jest alternatywny wybór. A nie, runa jest gdzieś w rzece. Czekaj. Jak mam wejść tutaj obok? Okno? Okno niekoniecznie, a może na dachu będzie jakieś przejście. Oczywiście. Nie jest to nowe.
posiłek. Dzielnica rezydencji. Dobra, to dla was zostawiam, bo to jest coś nowego. No i co? No to wartości 5. Tram. Kura. Wszystko. Jap. Karuna jest tam. Tutaj. Czysto. Someone's supposed to be on duty over here. Okej, nie do końca czysto. Ale tyle wystarczy. Żebym zdążył się zmienić. I proszę bardzo, jest runa. O dziwo, tylko 3 runy są na tym poziomie. To znaczy dziwne. Kurwa, do jasnej cholery, wyjdź stąd po prostu. Dobra, 2 runy. Chyba mam. Tak. Kurde, zwinność, czy pozbierać na ten rozpad pośmiertny? Szczerze? Weźmy tę zwinność. Wyżej skaczesz, trzymając A. Okej, okay, zobaczmy, zwykły skok jest taki. Kurde, double jumpa mam! Miło. To bardzo. Czemu są tacy zesrani tutaj? Nie ma się co bać. Things are bad. Could the city get any worse? Yes, of course. Czekaj, coś mieli przy sobie ciekawego? O, ten ma klucz! Dobra. Czekaj, czekaj. Jakże w czas w takim razie. Nice, to jest dokładnie ten klucz, którego potrzebuję. Dobra. Zobaczmy w takim razie, co tu się kryje. Jedzenia. Klucz do kwater, czyli... Ja, oczywiście, że dało się tu wejść w inny sposób. No dobra, zużyłem tylko trochę many, którą mogę sobie zawsze odnowić. Jak nie remedium, no to po prostu... Pijając, więc... Chcę się martwić. Ale widzę, że poza tym to... Wiele tu nie ma. Ale dla samego elektrycznego klucza warto było tu przyjść. Tutaj... Ej, czekaj, wait a minute, jak on się tu znalazł? Jak on tu przyszedł? A, tu są drzwi! Dobra, to czekaj, może to się minąłem? Klapka. Schodowa oczywiście. Mogę schodzić coraz niżej. Coś jest. Oddaję. Dużo was. 4 płaczków w jednym miejscu? No nieźle. Przyłączę. Szczerze myślę, że wypadałoby się ich stąd pozbyć, nie? Chodź na to powoli do mnie. Ty nie, aż 5 ich tu jest! Szybny czas, jedziemy. Nie. Kurde, zła opcja. Dobra, niestety tak jak sądziłem. Te trzy to są właśnie to, że są tego świadomi. Dobra, to powinno być po zebraniu runy, tak mi się wydaje. Dokładnie. Ej, ale nie tej. Aha, dobra, czyli nie zapisują się każde zebrane runy. Akurat warto wiedzieć. Mapa obszaru. Okej, okay. Niewiele tu jest. Thank you.
ponownie odblokowujemy zwinność. No i dobra. Jeszcze to raz. Jak to było? Znaleźć, kurde, to przejście, a potem dopiero iść do tego. Klucz. Zobaczmy. To jest gdzie? To jest tu. Okej. Na górę w takim razie. Okej, tu jest ziomek. Oczywiście pozbędziemy. Tak jak to zrobiłem wcześniej. Tylko teraz bardziej optymalny sposób. Przejdziemy sobie tutaj. Zaoszczędzimy to jedno zakrzywienie czasu. A klucz weźmiemy, bo się może i tak przydać. Chociaż w sumie to jest klucz chyba tylko i wyłącznie, żeby to otworzyć, więc... aż tak tego nie potrzebuję, ale jak mówiłem wcześniej, klucz elektryczny, piechotą nie chodzi. Więc dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda do tego. I dobra, zróbmy seja, bo jestem ciekaw, jednej rzeczy jestem ciekawy. Co się stanie, kiedy rzucę im tu granat w trakcie zakrzywienia czasu? Wiadomo, oni muszą być nieświadomi mojej obecności. Ale czy to wystarczy? Zatrzymujemy czas. No i rzućmy tutaj granat. I 6 poniżej sekundy. Okej, okay, czyli tu jednak 6 aż było. Warto wiedzieć. Ale nie, granat nie styka. Znaczy, granat pewnie by stykał, gdyby nie to, że ten... gdyby nie to, że nie mam na tyle ulepszonej... tej mojej... pasywki. Ostrze? Nie, ostrze też pewnie nie zadziała. Dobra. To YOLO. Jedna. Drugi. Spadamy. Ej, co? Czemu tylko ta jedna zniknęła? Czy tamten jeden? Dobra, trudno. Chciałem się ich pozbyć, no ale skoro gra mi tego nie ułatwia, no to będę na siłę tego próbował robić. Ale monetę zabiorę. Zresztą nie powiem, wolałbym się ich stąd pozbyć, tak powiedzmy, dla dobra mieszkańców, nie? No ale to kiedy indziej. Tutaj nadrabiamy ziółka. O, zamknij to. Okay. Dobra. W razie czego ktoś inny się nimi zajmie. Dobra. No to my w takim razie lecimy już na przyjęcie. Się dostanę od tej strony, tu będzie po prostu bliżej. 45 minut grania. Ja myślę, że nie ma za dużo do wycinania. Jeszcze mi się zrymowało. Dobra. Ok.
Okej. Chowamy miecz. I wkraczamy. Dobra, musimy pogadać z gośćmi. Wiadomo, żeby ustalić. Zaś ten typ z pozytywką. Why? Think you'll get your own squad after what happened last night? Indeed. I believe so. Dobra, ale to później. Jak mówiłem, to będzie koniec. Tylko sobie zrobię na wszelki wypadek osobny zapis. W tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, w którym zwiedzimy te rezydencje i kto wie, może uda nam się pozbyć Lady Boy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!